O nie, widzę, zobaczcie na to! Ha, jeżeli chcecie przetrwać, to musicie zabezpieczyć swój dom jak najbardziej się da. Przed wami 5 rund, a teraz katnapy i macie 30 sekund. O nie, Jerry, co zastanowicie? Mamy tylko 30 sekund i widzę, skoro pierwsze są baby katnapiki, to Jerry, przygotowałem coś tutaj, widzę, patrzcie, mamy plugin w ogóle do stawiania rzeczy, czyli padget, trzeba coś takie jak takie tools, takie zabawki. I widzę, trzech tutaj pustić jak najwięcej, bo wtedy małe baby katnapiki pójdą Jerry za tym. I tutaj widzę, weźmie po prostu, wykopimy taki dół na naszej posesji. I tak, i tutaj Jerry po prostu spadnie coś. To jest fajne. I teraz widzę, zobacz. Patrzcie na to, skoro jest dół, to teraz Jerry musi wziąć, uwaga, takiego specjalnego trapa, tylko Jerry nie wchodź na niego. Jaki trop? Bo widzę, jak na niego się wejdzie, to on od razu zabija. I teraz uwaga, dajmy tego jak najwięcej, tam pyk. I teraz widzę, przykryjmy takim czymś, to jest blok, przez który można po prostu przechodzić. Dlatego czekaj, Jerry'ego spróbuj tutaj obrócić, pyk. Dlatego widzę, skończyliśmy, Jerry, czas się skończył. I te małe katnapy wychodzą z grobu. Dlatego Jerry, szybko uciekamy do domu. O nie, Jerry, zobacz na to, i podchodzą do naszych drzwi tutaj. O, ale Jerry, zobacz na to, i wobec zadziało, i katnapy idą za nimi. O nie, patrz, ktoś idzie w dobrą stronę. I Jerry, jeżeli to dobrze wszystko zadziało, to katnap tu leci i wpadł. Widzę, zobacz na to, mówię, że ten trap to serio działa. O, jeszcze jeden widzowie pyk. I Jerry, został ostatni katnap, który, uwaga, i tutaj również. I let's go, też mi się udało. Ale Jerry, o, kolejny czas dół zaczął lecieć, i tym razem znak się zmienił na rundę drugą. I teraz takie straszne katnapy będą już jakby porwane. Dlatego widzę, wydaje mi się, takie katnapy już nie nabiorą się na zabawki. Więc Jerry, uwaga, spróbujmy to wykopać tak po jednym bloku. Zbudujemy. Dokładnie tak, Jerry, to jest taka epicka fosa, widzę, prosto z lawy. Ora, panie kapitanie, Jerry, wykopaliśmy już i teraz trzeba, widzę, znaleźć w naszym takim wyborze bloków lawy, Jerry. Oj, lawa, o, tylko uważaj, Jerry, nie stań na mną, bo on jest mega gorący i to jest dla katnapów. Bo widzę, mimo też, że takie katnapiki, no w ogóle, Jerry, się teraz straszniejsze, są mega słodkie, to nie wolno o tym zapomnieć, widzę, dalej katnapy i dalej trzeba ich się bać. I widzę, zobaczcie na to, skończyliśmy tą całą tą fosę z lawy, więc katnapy przez to nie przeskoczą. Ale Jerry, aby spróbował dodać jeszcze jakieś kolce, uwaga, zobaczcie w ogóle, ile tutaj mamy jeszcze? O, Jerry, tak, coś na przykład jeszcze powinniśmy przydać, widzę, nic. Nazywa się kolce, ale no powinno wzmocnić naszą barykadę, widzowie. A ogólnie to jest dopiero druga runda, więc się Jerry boi, coś stanie w ostatnim. Zobacz, jeszcze poskam to tam. Jeszcze Jerry teraz na drugą stronę to damy. I widzowie, uwaga, sprawę, bo czas mi się kończy. O, i Jerry, idealnie czas się skończył teraz. Nie ma opcji, że już przez to przejdzie. A więc uwaga, widzę, patrzcie, teraz kamera na grobie się zrobi, te katnapy tu idą. O nie, Jerry, zobacz na to, katnapy tu idą. Kolejna armia atakuje. Jerry, zobacz na to, ej, oni stoją przed lawą, bo nie mogę na tym przejść. O, Jerry, czemu idą gdzieś wszędzie w lewo? Odpuszczają, właśnie, jak myślisz? Nie, czy my o czymś zapomnieliśmy? Nie. Jerry, zapomniałeś tutaj, tak, że to była twoja strona. Jakim cudem? O, Jerry, słuchaj, leciutki problem, oni już się nie nabierają na tym trapa, widzą, że tu jest jakby to, więc idą tutaj dalej. O nie, Jerry, oni są przed naszymi drzwiami, to jest dopiero druga runda. Co my teraz zrobimy? Dobra, Jerry, spokojnie, widzę, takie zawsze trzeba coś takiego, że let's go. Macie katnapy, tak. Pu, dobra, let's go, skoro widzę, nasze zabezpieczenie nie dały rady, więc musimy być lepsze za sekundę. To może ten ogień da, Jerry, jak myślisz? O, Jerry, let's go, zaś na ten drzw skinął. Ludzko, Jerry, pyk, musimy ich pokonać, a macie katnapy. O, dlatego, Jerry, zaczniesz się drugi na ten trzeci chat też zginął. Jerry, wiesz, co mi się dzieje, że on chyba zginął, bo on takiego podskoczył. Tak, zobaczcie na to. O, Jerry, ej, Jerry, przypadkowo na drzwi podpaliłem. Ale Daryl, tam się widzę przechodzić drugą rundę. Ale Jerry, ja on zaczął się strać tym, że widzę, zaczął znowu kolejny czas się odliczać do końca. I co to, Jerry, jest runda trzeciej katnap, taki z czterema nogami. Wielki. Widzę, z tym katnapem, Jerry, już nie ma żadnej. Uwaga, będzie budowanie w dłoń i przede wszystkim może postawić takie coś, widzę, jak na granicy, takie światełka. Dlatego zróbmy tak, by to oświetlało, pyk. I widzę, z granicy weźmiemy też znaki, ponieważ widzowie, żeby nie było, że ktoś wejdzie tutaj przez przypadek. Teraz jeszcze Jerry musi, uwaga, dać to, na co wszyscy czekali. Czyli widzę, Jerry, takie lasery, Jerry, zaczyna, tylko muszę je obrócić. Gdzie lasery? Jerry, bo one leciutkie się zrobiły, pyk. Już zobaczcie, widzę na to, i Jerry, jak to wejdzie, to serio zginiesz, ale my możemy to włączyć i wyłączyć. Można. No, więc widzę, stream mega epickie, tylko musimy trochę postawić, a widzę, one się bagują, więc to trochę nam zajmie, ale mam nadzieję, że musimy się w czasie wrócić w ogóle, więc uwaga, robię to szybko teraz. Lecimy. I widzę, zobaczcie na to, postawiliśmy wszędzie tutaj lasery, tylko one, bo widzę, tak dużo, że musieliśmy trochę te barierki zmienić, więc może leciutko się to różni. Ale widzę, Jerry, teraz jeszcze na sam koniec, uwaga, możemy przed coś takiego postawić, bo za sekundę nam się czas kończy. Abyśmy, Jerry, przez przypadek na to nie wszli, nie weszli. Dobra, to jest dobry pomysł. Ale mi, widzę, bardziej zależało na tym, czy na takich kamerach strzelonych, no. Właśnie, będziemy ich widzieć. Dokładnie tak, dlatego dajmy tutaj przed wejściem, dajmy tutaj, tylko widzę, nie wejść, żebyśmy w to nie weszli, Jerry, bo to jest serio mega straszne. I może tam jeszcze jedną tu na drzewku, tu jeszcze jedną na górze. I dobra, Jerry, bo czas się kończy, teraz uwaga, czekamy. Wchodzimy. I widzę, zamknęliśmy się, Jerry, bezpiecznie w domu i zobaczcie na to, Jerry, ty, te katnapy straszne, oh my god, ej, zaraz, Jerry, one... Jak czysto przejdą. One nie mają co zrobić, let's go. Dobra, skoro nie da się wejść, to trzeba to wysadzić. Jerry, my założyliśmy lasery, bo nikt nie wszedł, niż nikt tam nie zbombardował bazy. O nie, to się może źle skończyć. Lorenz, uwaga, podkładam mega bombę, uwaga, let's go i wysadzam. Jerry. Co się teraz stało? Laser się zniszczył, one mogą przejść przez... Wchodzą do środka. Jerry, właśnie, bo to są katnapy na trzeciej turze, ich lawa już jakby nie bije, widzę, więc lawa nic zrobi. Jedźcie stąd, let's go, zaraz, skoro lawa im nic robi, to ten ogień też nie. Też nam przecież nie pomoże. Jerry, widzę, teraz czas na moje jedno ułatwienie, kolejne, więc wezmę to. Dobra, Jerry, mam już, let's go, zobacz na to, mieczyk. Szybko, zobacz, drzwi usunęli. Jerry, ty tego nie usunąłeś, uwaga.
uwaga, skrócz drzwi. Czyli one muszą gdzieś tutaj być. O, więc uwaga, czyli tutaj są. Let's go, więc uwaga, zanim wrzucą mnie tą bombę, czyli temu muszę. Uwaga, let's go, pierwszy. Mieczem o, i teraz jeszcze drugi, let's go, dawajcie, dawaj, musimy tutaj pokonać. Jest! Dlatego widzę bardzo dobrze, musimy zrobić najbardziej bezpieczny dom na całym świecie. A chwilowo widzowie, na pewno musimy klikać, czy poprawić jeszcze, tak mi się wydaje. Dlatego widzę, czy ja bym się nie zaczął od naprawy tych laserków, dlatego po prostu postawmy to, widzę tutaj jedno, pyk, jeszcze z tej strony może postawmy, bo nie wiem, czemu tak gdzieś to postawiło teraz. I w ogóle teraz robimy najwięcej czasu, zobaczcie na to, widzę, w prawym kręgu wielką czas na zbudowanie tego. I widzowie, jeżeli skoro ta lawa im nic nie robi, to bym spróbował, że tylko walcz, bo na ta lawa zabije w ciągu, jakby dalej po prostu. To ja widzę, jeżeli bym spróbował po prostu usunąć ten jeden pasek lawy, tutaj wiesz, sprzed zostawmy, bo może nie jakiś baby cat tam wyjdzie, czy więc lepiej on by był. I tutaj widzę, damy te trapy, które zabiją każdego na hita. Te trapy były mocne, no. Dokładnie tak, dlatego, że spróbujmy, pyk. Dlatego widzowie, jeżeli ty stawię trapy, jeszcze postawię znaki stop, aby później nie było, że ktoś przypadek tutaj wejdzie, widzę te trapy, jakby są serio mega mocne. Jeżeli stawiasz je? Robi się, Simon. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Let's go, widzę, teraz będzie najbezpieczniejsza baza na świecie, bo skoro wcześniej było tak dobrze, teraz najbardziej, to ja nie widzę, co się stanie na tej kolejnej, czyli czwartej rundzie. Dlatego widzę, teraz zobaczcie na to, co postawię. Muszę wrócić na tą posesję, jeżeli stają nam wieże, tam, w której można strzelać działkiem. To też się przyda. Dlatego widzę, wydaje mi się, że tutaj musi być, bo jak najbliżej. Teraz się widzę obrócić, więc uwaga, muszę postawić tu. I może teraz R-ką ją obrócę i let's go, teraz jest postawiona, pyk. Trapniki również wszystkie postawione. O, bardzo dobrze, let's go, Jerry, bo już tam czas się powoli kończy, widzę, musimy to szybko zrobić, serio. I na sam koniec, Jerry, zablokuje jeszcze nasze ostatnie przejście tymi barierkami, aby nie przeszedł tak jak w tamtej rundzie. Dlatego widzę, jeszcze szybko tu wstawiliśmy jeszcze Jerrym laser, ale Jerry, co? Jego, ale tak szybko są już pod naszym ogrodzeniem te katnapy. Są już tutaj. O, Jerry, czekaj. O, Jerry, jeden katnap to pod... Ej, padam, ale łatwo. Jerry, widzę, nie wiem, czy widzieliście, on jest odporny tego trapa, ale laser go zabił. Czy ten drugi katnap teraz wie, Jerry, że on może przejść przez to? Ej, Jerry, nie, czemu on tak już gdzieś szybko bie? Jerry, to może się... Ej, Jerry, czemu ja mówię cały czas, Jerry, ale dobra, nieważne, Jerry, zapomnieliśmy zabezpieczyć tego, o. Nie. Samon, ja mam ogólnie świetny pomysł, bo tu jest taki mały płotek i do działku sprawdzić. Ej, dobra, Jerry, szybko na działku, jeden katnap się tutaj zablokował, tylko Jerry, kogoś jak on już... O, już się nie zablokował, już się jest znak, Jerry, odblokuj to działko. Ej, czemu co jest, to działko nie działa, Simon? No to Jerry, uciekaj stamtąd szybko, wracaj do domu, nie bo katnap... Nie mogę stąd się wydostać, jak, Jerry, się nie, tu. Nie, Jerry, on idzie po ciebie, już proszę, weź się ogarnij, Jerry. Jerry, o nie, on cię dorwał, o nie. Dlatego widzowie, nie mogę, to jest czwarta runda, koniec czwartej rundy prawie. Widzowie, muszę tą rundę zakończyć i szybko zabić tego katnapa za mojego przyjaciela. Chodź tu, katnapiku, ty nubie. Haha, ty mi coś niby zrobisz, zjęcie jak tego twojego kolegę. Ej, nie widzę, co on powiedział, Jerry, się go trochę boję, ale uwaga, nie mogę, za mojego przyjaciela, Rego, uwaga, nie trochę ognia, masz ognia. Teraz widzę, go trzeba go dokończyć mieczykiem. A, dobra, nie ma potrzeby, jednak widzę, zobaczcie na to, sprawda, pali się dużo trochę, ale widzę, skończyło się. Ale zarazem widzę inny problem, zobaczcie, pojawił się znowu czas i jeden się popatrzy, tak, widzę, jest piąta runda. Tam jest taki nightmare katnap straszny. Widzę, nie mam pomysłu, co mogę powiedzieć, co go zatrzyma, ale dobra, muszę coś widzę zrobić, a umocnić tą barierę naszą. Skoro widzę, tamte trapy nie działają, ale dał radę teraz laser, to może byśmy zrobili, widzę, takie dwupiętrowe ściany z laseru. Zobaczcie na to, że ja bym postawił spróbować laser na laser. Ja ogólnie to widzę, to musi się udać, proszę bardzo, pyk. I widzę, zobaczcie na to, wyrównałem to teraz, że teraz to są na cztery rzędy, nie tylko dwa, i to serio mnie mega długo zajęło. A przypominam, że musimy, widzę, zmieścić się serio w tym czasie. Dlatego teraz jeszcze, skoro tamte katnapy tędy się dostały, to uwagę, którą postawić może taki mur, pyk, chociaż widzę, on jest trochę, mega trochę niski. Zobaczcie na to, let's go, można go tutaj ewidentnie postawić. Ale ja widzę, wolałbym użyć tego czegoś, czyli tych naszych takich kolców, pyk, bo one też widzę, serio dawał radę od początku prawie. Dlatego zrobię to tak, pyk, pyk, jak najwięcej tego postawić, widzę, tu, aby nie dało się tutaj wejść. Tutaj widzę jeszcze może troszkę klaserkami, jakby troszeczkę tymi spajkami, widzowie, aby zrobić taką serio mega twierdzę, który po prostu nie da, widzę, się uciec. Pyk, 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 teraz powinno być serio mega okej. I widzę, zobaczcie, jak to serio mega bezpiecznie teraz wygląda. Dlatego widzę, aby jeszcze wszystko bardzo dobrze widzieć, postawię, uwaga, widzę tutaj po prostu tą wieżę, let's go. Spróbuję, widzę, dać się jak najwyżej się da, aby widzieć wszystko dosłownie. Dlatego damy może tutaj, patrzcie, jest już wyższa od tamtej. I widzę, trzeba sprawdzić, co jest najważniejsze, czy na tej działa laser. Tak, widzę, tutaj działa działko. I widzę, ostatnią rzecz, którą postawię, zmieni się w czasie, to jest po prostu, widzę, ta klatka, let's go, tylko nie wiem, jak ją obrócić, aby było dobrze, tak powinno, jak coś po prostu sam nie dam katnapa i będzie wszystko idealnie. A widzę, próby bycia idealnym, to idealnie robi właśnie czas minął, dlatego zobaczcie na to. Oh my god, widzę, właśnie o to chodzi, żebyście na to zobaczyli. Ej, pierwszy katnap, patrzcie, on musiał wykorzystać to wejście tutaj, a tego nie ma, nie może, widzę, przeskoczyć tędy, bo widzę, takie wielkie katnapy nie mogą skakać, ale one strasznie wyglądają w ogóle, to jest serio, bo to będą mega mocne. I widzę, kolejny katnap idzie tutaj, ale ja to znowu zablokowałem, że tutaj nie przejdą. Tylko widzę, jest problem, nie działa mi działko i teraz zobaczcie, serio, siadam na tym i działko nie chce się kręcić, czyli Jerry też wcześniej nie udawał. O nie, widzę, i ten katnap tam poszedł w dobra, bo tam widzę, te mureki trochę cięższe niż tu, bo jednak widzę, te lasery zrobiłem swoje, ale już powoli trzeba mi się troszeczkę bać. A jeżeli się nie boisz, to wychodź stamtąd. No widzę, wydaje mi się, że mogę, bo zobaczcie na to, co zamówiłem dzięki tej rakiecie, let's go, to jest wielki meteoryt, który... Uwaga, widzę, leci tam, gdzie były te katnapy. O, i widzę, zobacz, to tylko dym między nimi. Czyli widzowie, oficjalnie udało mi się wygrać i przetrwaliśmy wszystkie 5 rund. Dlatego dziękuję bardzo za trwanie końca, przynajmniej co dzień 14, dlatego mam nadzieję, że jutro trzymać kunarka.